Luis, a co to za cudowne jabłko za 20 zł? Jest jakieś cudowne? No. Czy jest po prostu zwykły McIntosh? Naftaliną jedzie. Z ile jedzie naftaliną? Cudownie. O, w tej skórce. Chyba tej chujowej gąbki przesiąkło. Czujesz? Proszę, to dla ciebie. Nie, to ty powiedz, jak się zdrowo odżywiasz. Ja się odżywiam niezdrowo. Także to z jabłko możesz sobie zjeść sama to jabłko. Smacznego ci życzę. Nie, co mam. Jedz to jabłko. Jedz, bo cię zmuszę. 20 zł się nie może zmarnować. Ja nie chciałam tego kupować. Nie, bo tutaj się spada, nie? Dzisiaj oczywiście ostatni dzień, atrakcje były zapewnione, basen, różne inne, ale Łysa dzisiaj ostatni dzień dopiero stwierdziła, że może by poszła się wykąpać trochę. Jesteśmy na 11 piętrze, mieszkamy w tej części wieży, tu jest jeszcze taka druga część wieży. Ja oczywiście jestem operatorem kamery. I tylko Łysa będzie teraz pływała. Ciepła? Tak. Czy nie jest tak jak u nas, jak wchodzisz do basenu, że ci urywa wszystko? No. Jaka? Zimna jest. Zimna? No dobra, no. Ja to idę swoją atrakcję Red Bullową sobie przyjąć. Słuchajcie, ja wczoraj, kurczę, zrobiłem akcję, kupiłem tego Red Bulla specjalnie. Wydaje mi się, że on jest w takim starym stylu, może nie każdy taki styl pamięta, ale dawniej puszki były otwierane właśnie w ten sposób, że się wyrywało taką blaszkę. I tutaj mi wygląda podobnie, zaraz zobaczymy, czy ja tutaj będę mógł... Tak, kurde, ale jaja, patrzcie. Wyrywam taką blaszkę i dawniej pełne ulice były tych blaszek. Może nie w Polsce aż tak bardzo, bo u nas oczywiście nic nie było w tym czasie, ale właśnie zostawało to w ręce i trzeba było coś z tym zrobić. Także, a w puszce była taka dziura, także no, ciekawostka, takie retro puszka. Fajnie, i co, już żałujesz, że codziennie cię namawiam, żebyś na basen nie chodziłaś? Wiesz co? Trochę tak, ale... No, trochę jest lipa, że jest do 19 czynny, bo tak naprawdę fajnie by było przyjść sobie do domu, sobie wieczorem w nim popływać, nie? Też. Właśnie, a nie... A niestety jest czynny do 19. Podasz mi telefon. A. To dopiero goście mają zadanie do wykonania. Wymycie w pełnym słońcu budynku. Albo wieszanie lampek, bo słuchajcie, okazało się, dopiero teraz jak będziemy wyjeżdżać, bo żeśmy wcześniej nie wiedzieli, że Tajlandia jakoś inaczej trochę nowy rok obchodzi. I tutaj właśnie jest 14 kwietnia chyba nowy rok. 13, 14, 15, tak jakoś mi się wydaje. Przez 3 dni tu jest jakaś afera, podobna do naszego śmigu z Dingusa. Polewają się tutaj ludzie wodą, obrzucają gliną, no i ze względu na to, żeśmy nie wiedzieli, no to my akurat przed tym nowym rokiem zaraz wracamy. Tak więc warto sprawdzać informacje przed wyjazdem. Ja nigdzie nie dotarłem takiej informacji, że akurat w tym okresie jest jakiś nowy rok tajski. No i no po prostu nie wiedziałem. Dotarłem do informacji, kiedy jest strefa deszczowa, kiedy jest pora deszczowa, kiedy są tam jakieś inne niedogodności turystyczne, ale nikt nie wspomniał, że tu jest nowy rok. Właśnie można było wtedy o 3 dni dłużej zostać i byśmy jeszcze się załapali na taką imprezę. A tak to mam nadzieję, że Seba się załapie i wrzuci relację uzupełniającą. Taka ciekawostka, że tutaj przechodzimy takim łącznikiem między dwoma wieżami. I samochody tutaj wjeżdżają na 11 piętro. Ciekaw jestem, jak to jest zorganizowane. Czy goście się kręcą w kółko przez 11 pięter, w co szczerze wątpię, czy jest jeszcze jakaś winda?
Chyba już nie uda mi się niestety zbadać tego tematu. Ze względu, że hotel jest jeszcze w miarę nowy, to tutaj zamontowali takie fajne udogodnienia. Dawniej to się wieszało takie zawieszki, że proszę posprzątać albo proszę nie przeszkadzać, a tutaj się pstryka guzikiem i tam na zewnątrz się świeci taka kontrolka i obsługa wie, czy ma ci się ładować do pokoju, czy się ma nie ładować. Fajne, jasne, przejrzyste i podoba mi się takie rozwiązanie. Okazuje się, że każdy kanałek, nawet ten, który jest obok naszego hotelu, można wykorzystać do tego, żeby tutaj po nim żeglować. Jedni turyści, czy mniej niż turyści, a tu ostro dają, nie? Tutaj z tą jazdą. Goście się nie obcyndalają. Tyłem, przodem, bokiem. I patrz, zaraz jak go wyprzedzi. Ale wyszedł z progu jak Adam Małysz. To mi się podoba. Jest okazja, trzeba ją wykorzystać. Słuchajcie, przyszliśmy do takiej sympatycznej pani, która sprzedaje sok z granatu i się okazuje, że jest super. Prawda? Nie jest takie. Te granaty są zupełnie inne. Tak, sok. Jednak te granaty tu są zupełnie inne. Ale w czym ona to robi? Wiesz co, ona tam potem najpierw wypukuje te pestki, a potem je wciska do takiej wyciskarki. A tutaj widzę, że w miarę tak higienicznie robiła w rękawiczkach i tak dalej, nie? Co dla europejskiej. Dzisiaj niestety miałem rano rozmowę z wielkim muchem, że tak to nazwę niedelikatnie, ale na szczęście było w lodówce zabezpieczenie Sanksom. Wypiłem pół butelki i mi się trochę polepszyło, także powiem wam, że jednak alkohol trochę odkaża, bo myślałem, że będę musiał spędzić dzień w chałupie, a po dezynfekcji, że tak ją nazwę, zupełnie inaczej to wszystko. Daj. Zupełnie to wszystko inaczej wyglądało, także jeżeli nie jesteście zwolennikiem alkoholu z rana, to jednak czasami warto przyjąć chociaż trochę, bo faktycznie wyglądało to słabo, a po pół godzinie i po tym przyjęciu jest całkiem ok. No i tutaj też goście sprzedają PM150, Red Bulliki. Ja sobie znowu wziąłem tego ekstra, bo mi jakoś te dziury w puszkach się podobają. Bo jakieś może majcioszki byś potrzebowała. Skarpety albo jakieś ten azjatyckie obuwie. Przecież tu jest tyle cudownych rzeczy. A szczególnie jak się odkazicie tak z rana, to wam się to wszystko takie wydaje bardziej normalne i naturalne. Łysa jest skóra z ryby. Okazyjnie. Jeszcze takie małe bananki powinniśmy kupić. Nas zaatakował. Ale wydultałaś ten sok cały. Ostatnio też bogacze jeździli, dzisiaj też bogacze jeżdżą. Tutaj są chińscy bogacze, którzy mają swojego kierowcę sklepowego. Sybarytyzm i rozpusta w najwyższym tego słowa znaczeniu. Miasto sklep. Muszą być taksówki. Dzisiaj jesteśmy na kawie. Jak zwykle Łysa musi rozpocząć dzień od kawy. Chociaż już godzina jest nie wiem która, pewno ze 14. Zanim żeśmy doszli do czegoś, co jest odpowiednie, to 500 km żeśmy musieli przejść i jest tak, patrz, jak fajowo. Można sobie wybrać najpierw jaki rodzaj tego pancake'a, potem jakie owoce, na końcu kolejna opcja to jest lody, potem jakaś chrupiąca posypka. O kurnia. Potem czy jest krem i jakiś tam homemade sosik do tego, albo wybrać z miliarda opcji gotowych. Musa, co wybrałaś? Jeszcze te gotowe. Mnie się podoba banana rama, bo banan jest tutaj fajnym elementem urozmaiconym. Jest jeszcze say cheese, Nutella sword, masz też Łysa jakbyś chciała, raspberry sandwich. O, i każdy taki już gotowy zestaw naleśnikowy z sosikiem i z tym, no to mniej więcej około 18 zł. Baby split pack pancake, też jest ten, taki dużo różnych różności tu jest. Znowu będziesz miała problem z wyborem, za dużo opcji, jakby był, jak jest w tym, smażalence tylko jeden z bitą śmietaną gofer, to się je łatwo, jak jest 1500 dodatków, to już łatwo nie jest. I tutaj gościu wyrobią te pancake'i sobie, fajnie.
No i oczywiście tradycyjnie jak w każdej restauracji jest po prostu 2 miliardy opcji śniadaniowo-kawowo-jedzeniowych do wyboru. Bo Seba, tak jak wam już nie wiem czy mówiłem, bo już nie pamiętam co mówiłem, za dużo tych filmów tutaj kręcę, to faktycznie ludzie jak kupują małe mieszkania, to są standardowe i nie posiadają kuchni. Czyli jeżeli chcecie coś zjeść, to albo sobie kupujecie w sklepie, jecie w sklepie, albo w domu zalewacie wodą, bo pewnie czajnik każdy ma z ciepłą wodą, albo musicie jeść na mieście. Taka ciekawa opcja. No i opcje oczywiście jedzeniowe są od złotówki za obiad do, nie wiem, do nieskończoności myślę, bo pewnie można tutaj znaleźć jakąś super mega restaurację, która serwuje jedzenie po kwadryliony dolarów.